Dzień dobry, cześć, witajcie! Jak było kiedyś dawno temu na Islandii? W tym filmiku chcę Wam opowiedzieć, jak przyjechałam, to bardzo słuchałam Radia Z i RMF. No i jak przyjechałam, oczywiście radia nie było, nie było internetu. Był to koniec lat 90. Jedynym radiem było radio islandzkie. No i radio islandzkie miałam oczywiście wielkie słuchawy Peltora na głowie, nic nie rozumiałam, w telewizji leciało, nic nie leciało, ponieważ telewizja nie działała też tak jak działa dziś. Jedynie co można było bajeczkę i wiadomości i handbolte, czyli piłkę ręczną oglądać w weekend na kanałach niepłatnych. No a właśnie, co było w telewizji, to się dowiecie później. W każdym razie w radiu leciały islandzkie piosenki, które strasznie mi nie przypadły do gustu. Islandzka muzyka bardzo mnie denerwowała, działała mi wręcz na nerwy, ja nie rozumiałam, jak można tego przytupu słuchać. Po czym się okazało, że po pół roku, gdy poleciałam do Polski, to się zdziwiłam tym, że zaczęła mnie polska muzyka denerwować i tak zostało mi do dziś. Lubię bardzo islandzką muzykę, uważam, że jest bardzo fajna, ma dużo fajnych artystów, wykonawców. Na przestrzeni tych 20 paru lat to się bardzo mocno zmieniło. Ja pamiętam zespoły, które dzisiaj już nie grają. Też pamiętam, jak imprezowałam i potrafiłam gadać z osobami, które śpiewają, także poznałam wielu artystów i gdzieś to mile wspominam. A co do radia, to właśnie tak jak mówiłam, denerwowało mnie bardzo to na początku, a jak Was to denerwowało? Czy denerwuje dalej? Czy słuchacie polskiego radia? Dziś mamy internet, to wszystko inaczej w ogóle wygląda. Ale jak to jest u Was? Napiszcie mi w komentarzu. Dzięki, cześć!